Akademickie Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Jak pokazują dane Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, Polacy w poszukiwaniu informacji o świecie zaglądają najchętniej do internetu. Aż dwie trzecie Polaków właśnie z sieci czerpie wiedzę o świecie. No znacznie mniej, bo tylko co trzeci z nas włącza w tym celu radio. A co piąty sięga do magazynów, gazet i tygodników rozmaitej maści, które w takiej analogowej wersji publikują informacje z kraju i ze świata. No i jak w tym niekwestionowanym zdominowaniu Świata mediów przez nowe technologie cyfrowe, przez internet, jak powinny zachowywać się dzisiaj nowe media? Czy też w którą stronę powinien zmieniać się dyskurs publiczny i debata publiczna, którą toczymy na naszych oczach? O tym porozmawiam dziś z panem profesorem Michałem Głowackim z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Michałem no rozmawiać z medioznawcą w mediach o mediach to odważne zadanie, ale próbujmy. Co ten internet narobił nam w debacie publicznej? No bo to, że korzystamy z innych źródeł informacji, to jest zmiana techniczna, można powiedzieć. A czy to wpłynęło jakoś na to, jak mówimy o świecie, czy też jak ze sobą się porozumiewamy w przestrzeniach publicznych? Nie ma tutaj jednego podejścia, które mogłoby wyjaśnić w jaki sposób i jaka jest dynamika zmian spowodowanych przez nowe technologie, które oczywiście wiążą się też jednocześnie ze zmianą społeczną. Z jednej strony mówi się o tym, że zmiana w mediach może być substytucywna, tak, czyli media nowe wypierają media stare, a z drugiej strony mamy też coś takiego jak kumulacje. Wszystkich typów mediów, które w pewnym momencie łączą się w całość. Kiedy pytasz mnie o to, w jaki sposób internet wpływa na współczesne społeczeństwo, inaczej, w zasadzie to pytanie dotyczy też istoty tego, o czym rozmawiamy. Czym są w zasadzie nowe media? Czym są w ogóle? Media, bo dla nas, z punktu widzenia teoretyków, którzy oczywiście podejmują wielopoziomową współpracę z praktykami, słuchamy, prowadzimy badania, w ogóle zdefiniowanie tego, czym współczesne media są, już rodzi nam pewne problemy. No bo to już jest koniec tej starej szkoły, kiedy mówiliśmy o środkach masowego przekazu, to już jest na pewno koniec starej szkoły, kiedy mówiliśmy o społecznym przekazie mediów i. you Tym, tym, tym takim bardzo bardzo archaicznym modelom komunikowania polegającym na tym, co się dzieje między nadawcą a odbiorcą. W tym momencie, no w zasadzie już nie mówimy o rewolucji internetowej. To już nie jest rewolucja online. To już nie jest rewolucja cyfrowa. W ostatnim okresie i to głównie ze względu na tak zwane zaawansowane technologie, hightech, algorytmy, czyli wszystkie takie twarde też elementy Elementy infrastruktury mediów powodują, że my jesteśmy już w tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, co oznacza, że za media niektórzy już uznają. Całą infrastrukturę, bazy danych, wszystko to, co dzieje się w wyszukiwarkach internetowych, nie mówiąc już o tym i to jest też bardzo ciekawe podejście z jaki, w jaki sposób my z punktu widzenia organizacji będziemy współcześnie mówić o mediach. No chyba nie ma nikt już wątpliwości, że. Radio, telewizja, internet, właśnie te bazy danych czy algorytmy mogą być zaliczone do nowych form medialnych, ale co na przykład z y, y, przemysłami kreatywnymi, które także na przykład w wielu różnych swoich działalnościach wykorzystują media do tego, aby czy się promować, czy właśnie chociażby, no tak jak to się dzieje w przypadku tego i takiej społecznej odpowiedzialności, przecież także wpływają na nasze dobro wspólne. Zatem pytanie o to, jak media internetowe wpływają na nasze życie, powinno brzmieć może już trochę inaczej. To znaczy, po pierwsze, zadajmy sobie mm, trud, aby rzeczywiście odejść od takiego historycznego spojrzenia na nowe media, gdzie historia nowych mediów kończy się na internecie. A po drugie, pamiętajmy też o tych dodatkowych społecznych elementach. Bo dane, które zacytowałaś na samym początku, to pewnie są dane ogólne. Pamiętajmy, że sposób korzystania z poszczególnych tradycyjnych. Form, tak to nazwijmy, na, na, nasz, na nasz tutaj roboczy element, korzystanie z tych właśnie takich form będzie na pewno bardzo mocno uzależnione od wieku, wykształcenia. Od zamożności portfela też. Zamożności tak. portfela, zainteresowań, przecież. To jest pewnie sytuacja bardzo powszechna, tak? że niektórzy właśnie mogą korzystać z Rzeczpospolitej, z faktu, czyli dalej z takich tradycyjnych nośników jako źródła informacji, podczas gdy na przykład źródłem informacji dla drugiej osoby będzie pudelek, kozaczek i inny tak, tu, tu, tu pewnie trzeba by było klasowo spojrzeć na to, prawda? Na I to pewno. jeszcze byłaby inna kwestia, ale pozwól, że wejdę ci słowo. Mamy jeszcze inne dane tutaj, e, badania Eriksona za 2022 rok, więc to już jest jakby za, za początek tego roku. Mówią, że 75% całej aktywności wideo, co też chyba gdzieś przytaczałeś w jednym ze swoich wywiadów, odbywa się już na urządzeniach mobilnych, czyli my tak naprawdę te e, źródła informacji często mamy w kieszeni i to jest chyba też ta zmiana, o której. Mówi się często albo może się zapomina, bo ona jest niezauważalna, natomiast to, do czego to zmierza, to też. Jeden z wątków w Twoich wypowiedziach medialnych był właśnie taki o upodmiotowieniu odbiorców. To znaczy, że to, co się dzisiaj dzieje, to jest to, że my też poza odbieraniem tych treści jesteśmy nadawcami tych treści. Mając telefon, nie tylko oglądam filmiki w metrze, ale też mogę szybko coś nakręcić, wrzucić do internetu czy na jakiś portal społecznościowy i w ten sposób staję się współtwórcą przestrzeni medialnej. Czy to jest jakaś rewolucyjna zmiana, czy to jakby element naturalny transformacji cyfrowej? Czy też w tym kierunku rewolucji 4.0 w systemie medialnym? To w zależności od tego, kogo spytamy, ewolucja, rewolucja, a może po prostu jakaś naturalna konsekwencja i kontynuacja. No bez wątpienia, rzeczywiście pojawienie się tych nowych urządzeń, mediów do Tego wszystkiego, co no, w pewnym sensie no, dało nam tak możliwość tworzenia, dzielenia się, lubienia no, może jeszcze nie negowania, tak? Chociaż pojawiają się na przykład w niektórych mediach y, online także specjalne, no, właśnie, możliwości, tak? Na przykład zgłaszania fake newsów czy, czy jakichś takich źródeł, y, które mogą prowadzić do dezinformacji, ale to jest naturalna konsekwencja właśnie y, tego, o czym powiedzieliśmy. Czyli tej rewolucji wcześniejszej, czyli rewolucji cyfrowej, rewolucji internetowej, gdzie w zasadzie nastąpiło bardzo mocne postawienie na użytkownika, oczywiście z nadzieją, że internet stanie się jednym z takich źródeł no, demokratyzujących, tak, stanie się po prostu lekiem na całe zło, co oczywiście było w pewnym sensie naiwne, no bo wiemy, że sieć ma też swoje ciemne strony. Natomiast z punktu widzenia organizacji, My cały czas przede wszystkim patrząc na te media stare, czyli media tradycyjne, chociaż wcale nie boję się używać sformułowania, że są to media stare, czy one jako organizacje są też przyzwyczajone właśnie do tego, aby no w pewnym stopniu uspołecznić i skorzystać z tego, co użytkownicy mają do powiedzenia? Innymi słowy, czy są w stanie Wejść z nimi w dialog, czy są w stanie ich przede wszystkim też wysłuchać. Bo e, zobaczmy, ta zmiana technologiczna. Zawsze idzie w parze ze zmianą społeczną. To będę powtarzać jak mantrę. Natomiast z punktu widzenia w ogóle zmian społecznych, a jesteśmy w bardzo trudnym okresie w skali globalnej. Co się zobaczmy, zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób media reagowały albo reagują na sytuację pandemii, zagrożenia terrorystycznego wojen. Jest taki zwrot w przemysłach kreatywnych, tych takich ciekawych agregacjach zaawansowanych technologii, gdzie z punktu widzenia tworzenia tych organizacji one otwierają się do ludzi, ale uwaga, już w trochę inny sposób. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby stworzyć jakieś platformy i narzędzia, za pośrednictwem których zagłosujemy, kto wygra w plebiscycie X. To nie chodzi też o jakieś takie narzędzia, gdzie. Podyskutujemy sobie na grupie Facebookowej, czy dany program był fajny, czy dany program był um, czymś, z czego można byłoby w przyszłej ramówce zrezygnować. Ale my, będąc no, w pewnym sensie też bardzo mocno ugruntowani w jakiejś takiej nawet społeczności lokalnej, bo przecież każda z tych organizacji funkcjonuje mhm. na ulicy, w jakimś konkretnym sąsiedztwie, w jakimś konkretnym dystrykcie. Te instytucje z punktu widzenia e, przede wszystkim, właśnie e, przemysłów kreatywnych, to jest e, przecież moda, to jest też cały przemysł audiowizualny, coraz częściej podejmują też tą dodatkową formę dialogu, polegającą na tym, że otwieramy swoje drzwi do tego, aby razem tworzyć coś już w tym konkretnym miejscu. I to jest moim zdaniem. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać y, z punktu widzenia tej y, przyszłości. To znaczy, czy mówiąc o innowacji w mediach, ona zawsze musi być technologiczna. Teraz y, jednym chyba z najważniejszych zadań będzie odpowiedzenie sobie na pytanie, czy czasami nie chodzi o to, by rzeczywiście stać się aktywnym uczestnikiem społeczności lokalnej i zrobić, dodatkowo coś jeszcze. To ja mam pytanie przewrotne, bo jestem socjologiem, więc dla mnie to są być może kwestie palące. Czy każdy musi być aktywnym uczestnikiem swojej społeczności lokalnej? No bo taki model, o którym opowiadasz, to taki, wiesz, typo idealny, takie wyobrażenie trochę może e, utopijne, że jesteśmy współodpowiedzialni, aktywni, że nam się chce. Przecież nigdy nie jest tak, że się wszystkim chce. Jak się kilku chce, to już jest bardzo duże szczęście. Nigdy się wszystkim nie chce, ale nigdy się też e, wszystkim nie chciała. Poza tym nikt od nikogo nie wymaga, prawda? Zaangażowania w sprawy społeczne. Możemy pokazywać, jak to jest ważne, możemy ym, prowadzić różnego rodzaju kampanie, no, pokazywać przede wszystkim to, że Twój głos ma znaczenie. Czyli szukamy ale... sygnalistów. Tak naprawdę, poniekąd. Taki... Poniekąd szukamy targ. sygnalistów, no ale zobaczmy, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie, no, nazwijmy to, kwestii zarządzania mediami albo współuczestniczenia w tworzeniu mediów. Spójrzmy chociażby na frekwencje wyborcze, tak. My wiemy, jak ważne jest uczestniczenie, partycypacja w życiu publicznym i wyznaczenie na kolejne lata swoich przedstawicieli, a i tak bardzo wiele osób z tego przywileju nie korzysta. Więc być może i tutaj jest to z tego punktu widzenia dość ciekawe, że takie właśnie bycie bliżej człowieka może też pokazać no coś dodatkowego, może zaowocować dodatkowymi formami aktywności, bo to wcale nie chodzi o to, żeby twórca od razu stworzył swój własny program, przecież można go czegoś najpierw nauczyć, tak? Można też robić to za pośrednictwem, no chociażby jakiś Debat, festiwali, jakichś wspólnych inicjatyw kulturalnych czy edukacyjnych, przecież nawet z punktu w punktu widzenia tych instytucji klasycznych, instytucji kultury, zobaczmy, jak zmieniają się też muzea, teatry, biblioteki. I wy to wszystko nazywacie komunikacją deliberatywną, tak? Tą właśnie włączającą, jeśli mogę nawiązać do jednej z kategorii, której, którą tak, Komunikacja deliberatywna to jest pojęcie, które zostało zaadoptowane na potrzeby jednego z projektów europejskich. Tu głównie chodzi o deliberację zapośredniczoną, ale też między obywatelami, ale akurat to pojęcie wydaje mi się, ono wymaga jeszcze większego zaangażowania. To zostawmy je na razie. Ja e, bo tam nie, zapytam... tylko chodzi o, o, tak, tam nie tylko chodzi o, o partycypację, o partycypacji, ale też o formy partycypacji, poziom wolności słowa, pluralizmu na rynkach medialnych. E, to jest to, co stanowi podstawy europejskiej polityki medialnej. To ja Cię zapytam o tę czarną stronę jeszcze, bo powiedziałeś o obietnicy, być może takiej no, niespełnionej przez internet w postaci tej inkluzywności dialogu, otwartości na włączenie się, i mówimy teraz właśnie o tej części takiej aktywizującej społeczność. No, ale powiedziałeś właśnie, że to nie do końca te obietnice zostały zrealizowane. Czy to jest tak, albo w jakich obszarach internet wcale nie stanowi otwartej przestrzeni dyskusji, czy też on zmienił debatę publiczną też w tę stronę, że przestaliśmy stać do siebie otworem, a zaczęliśmy? odwracać się plecami? Czy to jest też taka druga jakby siła sprawcza sieci? W jaką stronę to zmierza w tej, w tej ciemnej strony mocy, tak. o, o której anonsowałeś na początku, a potem skupiliśmy się tylko na tych dobrych rzeczach? No, tych ciemnych stron internetu jest bardzo dużo. To już nie chodzi tylko o e, przykłady e, z Darknetu, to już nie, przy, nie chodzi tutaj o przykłady e, zachowań, które podchodzą nam pod e, prawo karne, ale to co internet w bardzo dużym stopniu, i to nie dotyczy Polski, Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Na pewno umożliwiając Właśnie obywatelom e, możliwość wyrażania e, swoich opinii, trochę pozwolił nam się w pewnym sensie zradykalizować. Ale przez pojęcie radykalizacji ja rozumiem bardzo, bardzo silne dzielenie się ludzi. Na przykład pod kątem no, chociażby poglądów politycznych, poglądów na kwestie społeczne, kulturowe itd. Ale druga rzecz jest też taka, że no, zaczęło nam brakować takiej pewnej wspólnej platformy. I teraz spójrzmy na, wyobraźmy sobie, Justyno, że jesteśmy w latach 80., mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie jeden, może też już drugi program telewizyjny, i tu się dzieje wspólnota, tak? Nie mamy innej alternatywy, bo telewizja kablowa. No, w zależności od Chyba miejsca. Ale w Polsce jeszcze nie. Ale pewnie jeszcze się nie do końca w pełni rozwinęła. Mamy tylko wspólne miejsce debaty. Jesteśmy przekonani, że to, co zostanie wyemitowane, na pewno trafi do każdego. Zanim rozpoczęliśmy rozmowę, rozmawialiśmy chwilę o MTV. Tak było kiedyś z wideoklipami Madonny Michaela Jacksona. Jeśli ktoś po prostu o nich miał usłyszeć, to usłyszał to dzięki MTV Europe, MP który. Czyli powstało w 1987 roku. Europejskie? Pod, podkreślmy to, bo to jest informacja, bardzo która ważna zaskoczyła ważna Wtedy teledysk do Vogue czy Like a Prayer, który był wyemitowany o godzinie 18, trafiał do całej Europy. Teraz tego nie mamy. I wracając do tematu... Tego internetu, który no, miał dać nam tyle dobrego, no, stworzył w pewnym sensie też no, bańki. My się zamykamy. No, to jest e, bańka informacyjna chyba jest tutaj takim najlepszym pojęciem, chociaż może niewystarczającym, bo te bańki będą pękać, będą tworzyć się nowe, zawsze będzie ktoś, kto e, przyniesie nowy płyn, tak, z, w ramach którego e, te bańki będą powstawać. Ale jest to ogromne zagrożenie, że właśnie ludzie rozmawiają między sobą. Tylko w wybranych grupach społecznych. I do tego no, przypomnijmy sobie, konto Twittera, pana prezydenta Trumpa, w ostatnim okresie dotyczyło to też Konfederacji. Są przecież no, właśnie różne poglądy na ten temat, na ile oprócz tego, że wszystkie te wielkie platformy globalne, światowe mają swoje terms of reference, tak, czy generalnie jakieś takie podstawy w momencie, kiedy tworzymy konto, na ile to jest po prostu też wyrazem wolności. Słowa, no bo to jest kwestia takiej multiplikacji dyskursu. Coś, co kiedyś było dla nas jasne. Czym jest wolność słowa, czym jest pluralizm, czym jest no właśnie chociażby to nasze społeczne zaangażowanie przez taką polaryzację i odchodzenie od takiej wspólnej platformy, zaczyna być po prostu rozumiane na różne sposoby. No bo Nie jeśli spotykające pa... się w żadnym punkcie wspólnym. W tak? żadnym punkcie wspólnym, no bo jeżeli pan prezes telewizji polskiej mówi, że jest to najbardziej w tym momencie pluralistyczna telewizja publiczna, jaką kiedykolwiek w Polsce mogliśmy stworzyć, no to tutaj rzeczywiście mamy na mieszanie pewnych pojęć, bo należałoby spytać, o jakim pluralizmie mówimy? Bo jeśli chodzi o pluralizm wewnętrzny, no to ja go tam nie widzę. No dobrze. Diagnoza jest surowa, panie profesorze. Nie jest tak, jak być powinno. Potrzebujemy sygnalistów, potrzebujemy ludzi, którym będzie chciało się chcieć, ale to jest chyba dyskusja nie o mediach, a w ogóle o społeczeństwie. To w którą stronę media powinny teraz pójść? Jakie procesy rozwijać, czy też jakie widziałbyś rady dla systemu mediowego czy medialnego? Nie wiem, które sformułowanie jest bardziej prawdziwe i prawidłowe, żeby w Polsce ta debata publiczna, która się toczy w mediach, miała Mała szansy być inkluzywna, demokratyczna, wolnościowa i te wszystkie przymioty, które chcielibyśmy jej przypisywać, jak to powinno pójść, żeby, żeby rzeczywiście te media wyglądały tak, jak trzeba. Rozumiem, Była diagnoza, że... będzie recepta. Rozumiem, że mamy teraz do dyspozycji kolejne 4 godziny na mamy naszą rozmowę. Bez końca czasu, na, na dobre recepty mamy czas. Jest bez końca. to zjawisko wielowymiarowe. Ja jestem w tym momencie na ukończeniu książki. Która rozpocznie się od e, takiego cytatu, zresztą też jednego z m, no, popowych ikon lat 80., Party Like It's 1999, Prince'a, gdzie e, uważam, m, że bardzo duża część naszego współczesnego dyskursu zatrzymała się w czasie. Ja naprawdę nie mam nic złego myśląc o latach 90., bo to były fantastyczne czasy, też mojej młodości. No to były też bardzo ciekawe, takie pierwsze lata transformacji. Trans, ważnej transformacji rynku medialnego, która w Europie Środkowej i Wschodniej no, pociągnęła za sobą bardzo też istotne zmiany kulturowe, prawda? To wchodziła też nowa moda, wchodziły też no, chociażby nowe media na polski rynek medialny. Wchodziła też nowa regulacja, tak? Która miała no, w pewnym sensie zaprogramować nam media na kolejne e, dekady. E, co się stało? No, potem, e, wiek XXI. E, tutaj jakiejś większej e, rewolucji nie było, ale faktycznie, no, od tego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. E, radiofonia i telewizja już w tym momencie jawi się jako sformułowania. Oldschool. Oldschoolowe, no, takie fajne retro cały czas y, y, tak to zostało zaprogramowane no istnieje przecież organ regulacyjny który ma w sobie w swoim członie y, y, tej nazwy no właśnie te y, dwa elementy oprócz tego że przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznaje że radiofonia i telewizja to już nie tylko radio i telewizja to jest oczywiście y, zrozumiałe dyskurs to jest moim zdaniem y, kluczowy punkt wyjścia do zaprogramowania sobie mediów w przyszłości bo zamykając się w takich ramach regulacyjnych, systemowych, nawet pod kątem zarządzania, bo zobaczmy, co się dzieje w, chociażby właśnie w spółkach mediów publicznych, ale tam jest też jeszcze coś więcej. Tam jest też sposób myślenia o mediach i tego, i tego czy tam czasami w środku nie ma jakichś mechanizmów blokujących adaptację i ewolucję mediów. No bo wyobraźmy sobie, że jeżeli ktoś przez ostatnie 20, 30 lat no zajmował się tylko i wyłącznie radiem, tak? A teraz słyszy o konieczności integracji newsroomu i dostaje nowe, dodatkowe zadania, to bardzo proszę, aby z audycji radiowej stworzyć posty na TikToka, no to wtedy rzeczywiście mogą być też jakieś bariery Wewnętrzne bariery mentalne. Ja, i tutaj będę chyba znowu trochę bardziej krytyczny, też dostrzegam, że cała debata o przyszłości mediów na stopniu takim regulacyjnym, ale też z udziałem polityków, ona toczy się od lat w tym samym gronie. To są eksperci, którzy. Bardzo często współtworzyli podstawy rynku medialnego. Tego nieco retro, rynku medialnego. Bardzo dobrze, że oni są. Natomiast uważam, że ta grupa retro, żeby nie mówić old schoolowa, ona powinna zostać, i tutaj jestem absolutnie pewien, poszerzona o dodatkowe grupy wiekowe. To jest ym, chociażby zapytanie uczniów w szkół, jak oni wyobrażają sobie media publiczne. Dacie im, y, dajmy im narzędzia do tego, aby być może podczas jakiegoś spotkania, tak, w którym uczestniczyliby i przedstawiciele mediów publicznych, może i polityków, a przede wszystkim tych rady naszych retro żeby rzeczywiście pomóc zidentyfikować, gdzie są te realne potrzeby, czyli to ten rok 1999 jest dla mnie takim przełomem w myśleniu o przyszłości, tak? na ile my jesteśmy w stanie i będziemy w stanie oderwać się od tych innych sposobów myślenia, a dopiero wtedy jesteśmy też no, gotowi na to, żeby włączyć być może, jakby to powiedzieć, bardziej alternatywne, bardziej progresywne sposoby myślenia, bo to nie chodzi o to, żeby od razu zaprezentować jakiś gotowy, Piękny scenariusz, jak na przykład uzdrowić media publiczne, ale być może spróbować tak na zasadzie jakiejś fazy eksperymentalnej. No, to są rzeczy, które dzieją się wszędzie. A nie w mediach e, tradycyjnych. A czy one się dzie dzieją wszędzie na świecie, czy tylko w Polsce jest tak, a u sąsiada ogródek bardziej zielony? Badałeś też te systemy w różnych innych krajach europejskich i na świecie. Tylko mm -hmm. nam się to nie udaje? Tak pociesz nas na koniec? E, bardzo, bardzo chętnie pocieszę. To jest e, wyzwanie, z którym borykają się nawet właśnie e, dość zaawansowane media w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory BBC czy medium publiczne w Flandry. Uchodziło za takie jakieś role models, tak, takie modelowe rozwiązania, z których można korzystać. Natomiast jest to wyzwanie, które stawiane jest nam wszystkim, tak. To jest pytanie, na ile my będziemy w stanie. Być może także na tej płaszczyźnie europejskiej, bo tam rozwiązania już się tworzą ciekawe. Przecież będziemy mieli kolejną rezolucję, rekomendację Rady Europy. No, a czy, czy z niej skorzystamy, czy też nie? Uważam, że no, potrzebujemy na pewno jakiegoś świeżego spojrzenia na przyszłość mediów, być może we, w ramach międzynarodowej współpracy, tak aby ta przyszłość mediów była jeszcze bardziej różowa. Czy to aby nie pomysł na kolejny projekt naukowy, panie profesorze? Wrócimy do tego. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby i o książce Twojej porozmawiać, jak już będzie ostatnia kropka postawiona i o tym, jakie są Twoje dalsze recepty na uzdrowienie naszego, ale i europejskiego systemu mediów, bo jesteś też, byłeś konsultantem w Radzie Europy w pracach związanych właśnie z systemami mediowymi, więc mam nadzieję, że to dopiero pierwsza okazja do tej rozmowy i wrócimy z pewnością do wątków uzdrawiania systemów e, medialnych w Europie i na świecie. Bardzo Ci dziękuję, Michał, za tę rozmowę. Fascynujące wątki, fascynująca historia. Dziękuję. I apetyt na więcej. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Michał Głowacki z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. No a cóż, my wrócimy do tego tematu, być może nie za tydzień, ale na pewno w kolejnych odcinkach Efektu Sieci. A my słyszymy się jak zwykle w kolejny czwartek. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Justyna Pokojska. Efekt sieci. Radio Campus.